Robur, czego tam słuchasz? Daj playlistę. Za moja Nokia X2 zajebista. No. Czego słuchałem jakiś? Złote przeboje. Jebać smartfony, kurwa. Jebać schematy. Jebią się kamery w nich, wszystko się jebie. Dobra, a właśnie, no mi się aparat zjebał. Polecam HTC. Idziemy na siłkę i kręcimy vloga. Mamy nadzieję, że będzie tak dobry w odbiorze jak ostatni, bo pisaliście bardzo pozytywne komentarze. Dzisiaj jest dzień po wszystkich świętych. Zamknięte sklepy, czy nie? Niedziela jak dzień powszedni, idziemy na trening. Bo ja muszę wodę kupić, bo oczywiście nie miałem w domu, nie kupiłem. Dobra, powiedzmy, co ćwiczymy. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że jesteśmy niewyspani. O, troszkę. Całą materiału północy nagraliśmy na kanale. No. Trochę się za dużo wczoraj pojadło. Wyrzuty sumienia. Idziemy z buta godzinę do sakera na siłownię. No i na ja pewno jest jestem. Jakaś ostrość? Jestem już spocony. Jest to ostrość? Ty w ogóle bateria pada. Tak, ja mam nową. Tak, może być ekranik. Ale tak, żeby cię było też widać. No, no. No i ja jestem już spocony, a jeszcze, nie wiem, z 10 minut będziemy iść na siłownię. Może ja potrzymam. No. Ja nie mam aż tak mocnych wyrzutów sumienia, chociaż nie wiem, ty też nie zjadłeś jakoś bardzo dużo. No ja wyszedłem z kaloriami pewnie ze 200. No ja około może 3000 zjadłem. Aktualnie mam 2500. Drugi tydzień reversa. No właśnie, to te 500 kalorii właśnie takim jednym godzinnym marszem myślę, że poleci. Bo w dwie strony idziemy, nie? Czyli no będzie prawie 2 godziny spaceru dodatkowo. Dobra, no co, co do co dzisiaj robisz? Nie? No, dzisiaj ja zrobię. No rób. Nie wpierdalam się, mów. No i tak się wpierdala i później mówią, że nic nie mówię. No, sorry. A to moja wina zawsze była. Nie, ja dzisiaj zrobię pewnie plecy. Jeszcze tak ostatnie te dni są chaotyczne w treningu. Plecy, klatę może połączymy, żeby szybciej było. Jakie szybciej? Objętość teraz. A, no to powiedz coś o tej objętości swojej. Nie, no może. Nie dokończyłeś, chyba się wjebałem, sorry. Nie, no, no już powiedziałem, że klateczkę tak zrobię i plecy. No więc mój pomysł na najbliższe treningi jest zwiększyć objętość, dodać jedno, dwa ćwiczenia i zobaczyć jak będzie z tą siłą dalej, nie? Mam nadzieję, że nie zacznie spadać, ale postanowiłem sobie zwiększyć objętość, żeby przepalać po prostu więcej kalorii na tych treningach. Częstotliwość jest też dosyć wysoka, bo 5 razy w tygodniu gdzieś tak wychodzi, więc mam nadzieję, że będzie lepiej szła ta redukcja. No, no, a co do samego treningu, to klatka, barki, wyciskanie, dodam jakieś ćwiczenie na klatkę, a tak to pojadę ostro z barkami. Chcę zrobić z 2 ćwiczenia na tył, boczny akton i coś jeszcze. Więc dosyć długi trening będzie, jeżeli na przykład dodam jeszcze brzuch na koniec, zawsze się przyda ze 2 razy w tygodniu go zrobić siłowo. No i to no. Tyle, ale myślę, że wyjdzie mi więc dłużej, będę ćwiczył niż ty. No i ogólnie ponczul, ty jeszcze tego nie wiesz, od razu powiem teraz, że niedługo ustalamy nowy plan, podobny do WSB albo nawet prawie WSB to będzie, jak kiedyś nagrywaliśmy, też zrobimy serię odcinków o tym. Sakr ma mi pomóc ułożyć plan z priorytetami na tą masę, bardzo długą masę. No i Ponczul tak samo będzie ze mną napierdalał, jak zawsze. No to dobrze. Ja tylko, mam że pomysł, ja teraz usiedzimy. Dodaję kalorie. Nie, dobrze jest. Bo mieliśmy się zatrzymać po coś. Ja dodaję kalorie. Pompa, moc wraca, siła. Ponczul odejmuje kalorie. Jeszcze nie więc będę odejmował. To będzie dla niego nawet trochę wyzwanie, bo ten trening nie jest zbyt... zbyt prosty. Ten co będzie? Nie. Nie ma opierdalania się na tym treningu. O. To znaczy intensywność jest duża, tak? Nie intensywność, no wiesz, masz elementy siły. No dobra, to nie spoilujmy, po prostu będzie ten plan za jakiś czas. Ja sam jestem ciekawy. Co tu w drodze na siłownię jeszcze powiedzieć? Opierdoliłem z 800 kalorii, prawie z samych węgli z rana.
więc mam nadzieję na pompę, przygramy parę serii, jak nie po jednej serii z każdego ćwiczenia, żeby cały trening widzieli. Ale może się skupimy na twoim treningu tylko dzisiaj, a mnie tam nie, jakieś no, stawki. Wiesz, no mojego, no tam no, po trochu ponagrywamy, żeby no, za dużo nie było. Ale po już nawet jeżeli to będzie troszkę rozrzucone, to powiedzieliśmy wam, co ćwiczymy, więc powinniście sobie w głowie ułożyć mniej więcej te ćwiczenia i serie, bo to zawsze jest podobnie. No i tak, w drodze na siłownię chyba już więcej nic nie dołożymy. No zaraz robimy przystanek, żeby wziąć przedtreningówkę, ale tego już nie nagrywamy, żeby tam nie było za dużo tego. Wiesz, a no tak, trzeba przystanąć zaraz. No. Jeszcze zapraszamy na kanał Kuchnia Jedz Co Chcesz. Wow. Tu będzie gdzieś link. Po miesięcznej przerwie w nagrywaniu tam nie mieliśmy czasu, te wyjazdy, ogólnie praca, obowiązki. Ale będziemy się starać. Teraz myślę, zorganizujemy ten czas, żeby ten czas nagrać. Czekaj, powiedzmy, że... A, już zanim ten film wrzucisz, to już naczosy, przepis na naczosy. Ja dziś robię chyba. A zajebiste wyszły. Ty no. W ogóle jak owca się podniecał. Tymi naczosami. Wczoraj i sakier nawet. Pozdro, owca. Śmieciożerca. Że nie chce ci się robić tych naczosów. Pozdro. No. No tylko ich nie spalcie. No, to najważniejsze. My spalone jedliśmy i tak były dobre. Dobra, idziemy na ławeczkę łyknąć petardę. No nie. Już skończyłeś jedną puszkę? Tak, ty opierdoliłeś całą. Ty, ale fajny zapach. Nie wiem, jaką przetreningówkę ostatnio testowałem. Nie wiesz, że w ogóle nic nie dała. To jeszcze ten smak był taki ohydny. Nie mogę się wypowiadać jak zwykle, bo powiedzą, że nasz produkt to reklama, ale serio, w porównaniu to, co jest na rynku teraz, to petarda jest w porządku. No. Staraliśmy się, żeby jak najlepiej działało. No i jednak weszło to lokowanie produktu, a znowu będą nas komentować. Ale jestem ciekawy dzisiejszej pompy na treningu, bo planuję właśnie więcej ćwiczeń zrobić. Na pewno jest stabilne. Już tam, jak się przypinam tak w domu, w lustrze, jak coś pojem, to prześwituję trochę te żyłki bardziej. Może ta waga właśnie, o tu powiem taką ciekawostkę, waga za bardzo mi nie spada ostatnio i myślę, że trzymam dosyć dużo wody, bo naprawdę jem praktycznie same węgle ostatnio, białka mało i tłuszczu bardzo mało. Tłuszcz nawet do 10 gramów mi ostatnio wychodził, więc węgle na poziomie 300 gramów dziennie przy takiej kaloryczności jak mam, to uważam, że jest bardzo dużo. I tej wody się trochę trzyma. Wcześniej jak się ważyłem tam już 73 i coś wychodziło, to z tego co sobie przypominam, tych węgli było mniej. W ogóle taka ciekawostka. Ciekawostka. Bo petardę to łykam, nie wiem, jak jestem, nie wiem, może niewyspany, czy mam jakiś zły dzień. Co nie? No. Ale ostatnio sobie zakupiłem, kiedyś brałem tą betę. No Boże, to wyjdzie jak reklama, kiedyś brałem tą betę. Ty nie, zamówiłem sobie betę, co nie? Bo kiedyś zawsze brałem tą 250. To jest proch. No. Tylko kurwa... miarkę jak pierdolniesz, to cię wypierdala i w ogóle siłowi nie chcesz wyjść. Niby taki tani produkt SFD. A git? No to mówisz... A zajebisty. Jeszcze ten monohydrat nie mam przy sobie. Monohydrat Vital Maxa. Aha. Zakupiłem. Będę brał. Nie chce mi się tego jabłczana. Czyli taki po prostu mi się beta to też jest jeden z takich podstawowych supli, który wiemy, że działa. To nie jest jakaś tam marketingowa no. Ściema, nie? Że jakiś tam produkt przereklamowany. Będę brał ten monohydrat. Czyli z jabłczana przechodzisz na mono? I czasami petarda przed ciężkim treningiem, no. No i to w zupełności wystarczy. Nie bierzcie tam za dużo supli, to strata kasy. Tylko to, co jest tak naprawdę potrzebne, te podstawy, kreatyna, białko. A beta co? Ja nie biorę z tego względu, że wkurza mnie to mrowienie na ryju. Ciebie to nakręca, tak?
No. Ja ostatnio wziąłem i po prostu, nie wiem, aż mi to przeszkadzało, nie? No więc zależy, jak sobie chcecie. No właśnie, co do tej bety, to łyknijcie tak około nie pół godzinki przed, tylko tak z godzinkę przed treningiem. Już ten efekt mrowienia znika. Ten jakiś, nie wiem jak to nazwać, taki kurwa... Jak to się mówi? Pompa. Nie, takie jebnięcie masz na banie, że taki przytłoczony jesteś bardziej. Taki kurwa nie wiadomo co, wiesz. Że skupienie? No, nie, no nie wiem jak to kurwa nazwać. No dobra, ale to może tobie się to tylko tak pierdoli nie, w głowie. Nie, jest coś takiego. Tak? No, godzinkę przed ten efekt mija. I później kurwa 3 godziny można trenować bez kitu. Wczoraj to jak napierdalałem te łapy, to ten jeden taki typek jak się gapił, jak na pojebańca. No dobra, no to chodźmy wreszcie na ten trening, ja proponuję. Nie, chodźmy na trening, bo godzinę już idę, już mi chęci zaraz opadną. No. Jeszcze moja kolejna, ale nie nagrywamy, już, pozdro. Trochę się spóźniam z nagrywaniem, bo mieliśmy mały wypadek, zapełniła nam się karta. Musieliśmy tutaj koleżankę fatygować i pożyczać drugą kartę. No ale serie wstępne, tak? Dobra, Dziku zaczyna od płaskiej, ja zacznę od wyciskania na barki. Jak ja też 6 musiałem spawną praktycznie. Napierdalaj. Pomocą jeden. Kurwa, wiedziałem, żeby wstać. Dobrze. Cisza. To dawaj rób. Nagrywam. Rewers działa, jak należy. Zapraszam. Jak waga? Nie wiem, nie ważyłem się właśnie.
napinka. Jeszcze nie ma pompy. Jak nie ma, jak jest. A się nie napinam, nie ma jeszcze. Bo coś pała. Nie wiem. Trzeba to nawiał. Upadę ruchów, pewnie tam radę. Przynajmniej disco polo w tle nie leci. Powinno dobrze pójść. Ale to wszystko też w głowie siedzi. Jak ja się nastawiłem na 12 razy 30, to kwestia nastawienia poszła. Jakbym się nie nastawił, pewnie 10 by było tak z bólem. Dawaj, Robu, rozpierdol do 20. Po trochu. Nie opuszczaj aż tak nisko. Nie musisz nagrywać, nagrywasz teraz? No. Nie musisz nagrywać całej serii, chodzi o to, że zajebiste ćwiczenie na tył barku Facebook. Może niektórzy pamiętają, był taki filmik Dzień z życia WK w lipcu rok temu i byliśmy właśnie tutaj na zakupach. Standardowo po vlogu, znaczy ostatnia część vloga, czyli zakupy, ostatnio to już się stało tradycją. Saker jest z nami. Kiedy ostatnio ćwiczyłeś? Nie umiem powiedzieć dokładnie. Nie. Robiłem jeden pojedynczy trening we wrześniu, jak byłem w Olsztynie z chłopakami, rąk. No i to był taki jednorazowy epizod, a tak to w sierpniu jakoś skończyłem. Lipa w chuj. A no i mogę powiedzieć od razu, bo tam połowa ludzi obejrzy jeden film, a połowa nie i są pytania, więc... no ogólnie to kontuzja jest dalej. I to w sumie no tyle, nie mówię nic więcej, bo to long story, żeby mówić co jest grane. Czyli jak się nie ćwiczy? Żeby wrócić. Aha. Co ile ta kontuzja się leczy tam standardowo, jak czytałeś, 2 lata? No 2 lata. No nie, 2 lata, więc będzie ogromne szczęście, jeżeli 2 lata, po 2 latach wrócisz, nie? No, to też nie jest powiedziane, że... No, u jednego szybciej, u jednego... Po co przyszliśmy? Po jakieś węgle i chipsy. Albo 10. To są tam. Ja jakieś węgle jeszcze mogę zjeść, ale to jakieś bez tłuszczu. Może te wafle ten. Czemu? Karmelowe. O, z dietą. Podsumujemy trening. Plan wykonany w 100% czy w 200%? Ogólnie to zrobiliśmy trening taki, aby popalić kalorie, ale wyszła hipertrofia. Ostatnio była siła. Nie musisz tak blisko. Celowałem w 8-12 powtórzeń. Tam płaska, wszystko zdolne, ale do szyi robiłem. Więc zaangażowałem całą górę klatki. Ktoś pomyśli, że robię skozdolny, to dół klaty działa, ale to nieprawda. Ja tak myślałem. Tylko, że właśnie nie za dużym ciężarem tam pompowałem typowo do szyi gryf, gilotyna tak zwana. No i jeszcze na skosie hantelki. Wszystko 8-12 powtórzeń, hipertrofia. Pewnie następny trening będzie dynamika. No, no i ogólnie tak dzisiaj, aby pójść na siłownię, odwiedzić Sakera. Właśnie on gdzieś zniknął mi z oczu, nie wiesz, gdzie on poszedł?
W prawo? A, tam jest. Dobra, teraz ja podsumuję. Ja miałem w planie zrobić siłę barki i klata. To mi się udało, 35 hantle zrobiłem, 6 powtórzeń, przy czym niestety ta lewa ręka daje mi się we znaki latami, zwłaszcza przy hantlach na barki, ale 35 kg 6 razy, myślę, że siła jest w porządku, mam nadzieję, że będę ją utrzymywał jak najdłużej. No i klatka to już też 35, też hantle, później 30 wziąłem, klata już mniej siłowo, tak bardziej hipertrofia była, nie? No. I później trzy uzupełniające ćwiczenia, czyli to boczny akton był i tył barku, też trochę super serii. Jestem zadowolony z treningu. Nie była to taka objętość jak planowałem, nie dołożyłem brzucha, ale myślę, że solidny trening zaliczony. Jeszcze dzisiaj tyle aktywności będzie. Myślę, że zjem troszkę więcej niż te 1600, bo idziemy teraz z powrotem, 40-50 minut będzie spaceru, a do kina planujemy iść też pieszo. Ciekawe, czy się to uda? Zobaczymy. No ale endomorficzna krew musi krążyć, bez aktywności nie będzie redukcji. No, co saker? Czego szukamy? Ty w ogóle nie jaka mam. Czekolada, wawel krótka, nie widziałem, że taka istnieje. Nie wiedziałeś? Znam ją od 2 lat. Czaisz? Opierdoliłbym. Ja chciałem tą z dużymi orzechami, co wczoraj. Ja strasznie czekam na ptasie mleczko karmelowe, kiedy je zjem, ale to nie będzie w najbliższym czasie. Akcja! Dobra. Sytuacja jest taka, że Pączek chciał, żebyśmy podsumowali zakupy nie nasze. Nie, ja chciałem to. No, ja bym na to nie wpadł, gdyby nie ty. Nie przypierdalaj się. Ale, no więc. No dobra, to mów. Przepraszam. Dobra. No więc sprawa wygląda tak, że prezentujemy opcję, jak można utrzymać wagę na przykład, nie? Ja aktualnie nie trenuję w ogóle i aktualnie jem mniej więcej tyle co Pączek. No nie, nie, nie. 1800? Jest poniżej 2000. Się, no. Aha, no, no chyba, dobra. Że tak, ale nie masz treningów siłowych. Mniejsze o szczegóły, no on tam zjada bardzo mało, a ja teraz nie trzymam diety w ogóle, nie trenuję w ogóle, ale utrzymuję wagę i nie ty, nie? Wszyscy się dziwią czemu. No więc... Wczoraj widziałem kratę. No jeszcze mam kratę na brzuchu, mogę pokazać. No, jak wyjdzie źle, jak to będzie wyjdzie. Dobre światło. No, nie, no widać. Skosy się zarysowują, płaski brzuch widzimy. Czekaj, złapię. Jest, to tam woda siedzi. To nie ma tłuszczu tutaj praktycznie, no. Nie? Ja mam więcej aktualnie na pewno. No, w każdym razie waży 92 kg i ta waga się utrzymuje. Zjadam tak właśnie około 2000-2500. I przykładowo dzisiaj w planach są dwie takie bułki ciemne, no nie? Z serkiem Hochland, szynkowym, jeśli już mam być dokładniejszy. Potem, no właśnie, może pokaż, co masz w tej torbie, bo Ponczul myślał, że tam masz z 6000 na przykład kalorii. No. Był w błędzie. I normalnie serek Hochland taki topiony i to z dwiema bułkami. Potem ile? Idziemy do kina, jak już było wcześniej w filmie mówione, i tam zjem coś takiego. To jest około 600 kalorii, nie? Paczka? No. No 700. No saker mi tłumaczył właśnie, bo ja myślałem, że on je chipsy, to nie wiadomo ile kalorii wpierdala. Także no mamy 700 plus bułki z tym serkiem topionym, no to obstawiam 600 około kalorii, no. Czyli mamy 1300 i do tego jeszcze zjem jakoś pod wieczór kebab, który no tam około 800 powiedzmy będzie miał, no nie? No, no. Razem daje 2100 i to jest moje całodniowe jedzenie na dzisiaj. I dlatego właśnie przez to, że nie masz tych treningów siłowych, możesz rzadziej jeść, ciebie tak nie zsie, tak głód. W ciągu dnia, no jak nie masz tej aktywności tak dużo, tak mi się wydaje. No to no w ogóle nie czuję głodu. No bo jakbyś no... robił trening, to byś na pewno 3000 to mało, żeby, nie? Żeby robić masę. I oczywiście staram się i warzywa i owoce jeść. Na przykład wczoraj do śniadania zjadłem zapiekanki i do tego zjadłem cały zielony ogórek, nie? Jak batona, ja je tak wcinam akurat. No. Ale trzeba dodać, że nie masz aktywności małej w ciągu dnia, ciągle jesteś na nogach. No tak, no pracuję, studia. Praca, studia. Tylko te treningi siłowe, no to by ci doszło 500 kalorii dziennie, nie? Jak trening byś robił.
nie wiem, słoń, nawet dość... więcej. No, ja to robię takie pod 1000 myślę nawet siłowe. No widzisz. Jak robię. Tyle. No moje no. zakupy można. Bączka. Moje zakupy to jest trochę węgli. Poczuj jak taka myszka. No, niestety. Będziesz dzisiaj skubał to w kinie pewnie. Nie, nie, nie. Ja w domu. 2 godziny. Nie, w domu. Jeszcze wiecie? Błonnik, nie? No to chyba wiadomo. Analiza tych wafli, szybka, to są naturalne wafle pszenno-ryżowe. Są o tyle i właśnie wy chcieliście kupić karmelowe wafle, nie? Bo nie mają też tłuszczu. Które kupowaliśmy rok temu właśnie w tym filmie, co robiliśmy, nie? Z życia Buka. To były karmelowe. To ja mam super alternatywę dla... Bo wiadomo, cukier to szybciej się głodni staniemy. Biorę takie naturalne, a później smaruję je dipem karmelowym. Dip karmelowy mogę sobie pomieszać z białkiem waniliowym. I naprawdę petarda. Naturalne wafle z takim dipem karmelowym smakują zajebiście, a nie wpierdalamy cukru, czyli lepiej syci. I są też onion, jakby ktoś nie chciał na słodko, cebulowe, fajne, takie słonawe, nie? Spoko. No. No, takie przyjemniejsze do gryzienia wafle. I dziś się cieszę, bo mam bardzo dużo aktywności, będę mógł sobie zjeść troszkę więcej. Proste. No a i co Robercik? Dynamik? Może cię nagram, tak niewygodnie ci będzie. Tu Pepsi Max, czasami piję. Też skromnie, wafelki kukurydziane. No moje i ty ulubione. Tak dużo nie jesz, no ty 2,5 jesz, tak? No, 2,5 aktualnie, a to już mówiłem. No, 2,300 kończyło się redukcję? No. Malutko 2,300. A ja ludzie się dziwią, że ja 1600. 2,300. Nie, a... On tylko 700 więcej. No, zajebiste to 10 kilo różnicy jest. Lokowanie produktu. Dla endołasuchów. Można poskubać sobie, bo tam jest 21 sztuk. Czyli podobno. Kurde, takie 3 paczuszki w kinie, ja pierdolę, będę sobie 2 godzinki siedział i chrupał. Jakby przedstawiciel Good Food nas oglądał, to chętnie was będziemy reklamować za jakieś te paczki żywnościowe. Zajebiste wafelki. Firma Kupiec również. Paleta. Kupiec też i Sonko też. Sonko liczymy na was, ja to bardzo na was liczę. Bo będziemy w czapkach Sonko chodzić. Tak. Za parę wafli. Reklamowałby? Serio?